Wprawdzie nie jest to Jużno-Sachalińsk, bo akurat trudno mi było odnaleźć ten lot, na który sobie wczoraj zamówiłem za zawiadomienie, ale może jeszcze nie wyleciał, dlatego zawiadomienie nie przyszło. Natomiast to jest mniej więcej taki sam dystans i taki sam lot. Tak samo długi i tak samo nudny. Tu naprawdę nic nie widać pod skrzydłami samolotu oprócz chmur, bo wszystko jest, wypłynęło już ponad atmosferę. Wszystkie chmury są lżejsze od powietrza i w związku z tym, czy może są i cięższe, ale jednak unoszą się. Wilgotne powietrze unosi się do góry, tam gdzie styknie i skrapla się w chmury. Więc tam, gdzie wilgotne powietrze skrapiło się w chmury, powstają chmury i zaczynają zasłaniać całą powierzchnię gruntu, całą powierzchnię ziemi. Taką z tej wysokości to taka właśnie byłaby ta płaszczyzna, gdyby ją było widać pod chmurami. Chmury się nie dają włączyć, bo jak się je włączy, to tylko widać białą powierzchnię chmur, jakoś tam trochę niejednolitą, ale no zielonej ziemi nie widać z tej wysokości, gdzie lecą samoloty. Samolot leci na wysokości 10 km, panuje temperatura minus 50 stopni, z tego powodu przede wszystkim, że nie ma kto tej temperatury przenosić na termometr. Po prostu jak nie ma powietrza, to nie ma jak bombardować termometru, żeby się ogrzał. Jak na niego słońce nie świeci bezpośrednio. W związku z tym temperatura bardzo spada. Spada do minus 50, powietrza prawie nie ma. Nie ma prawie oporów powietrza. Samolot się nie grzeje, trąc o powietrze. Może lecieć 1000 km na godzinę. No, co przy takich odległościach kilkutysięcznych kilometrowych, no to jest parę godzin jednak lotu. W takich warunkach, że tak nie widać ziemi. Niebo jest takie jeszcze nie ciemne, ale takie wpadające w błękit. Błękitne, ale bardzo błękitne. No i nie ma nic do roboty, tylko pilnować wskaźników, żeby się nie okazało, że spadamy. Więc pilnujemy wskaźników, nie spadamy. Lecimy poziomo jak kaczka po powierzchni wody, tak jak my się ślizgamy po powierzchni powietrza. Nawet jakby balon z Helen na tą wysokość wyleciał, no to by się chyba zatrzymał poniżej nas. To trzeba by sprawdzić, mierząc ciśnienie i temperaturę i gęstość helu i gęstość powietrza. Wtedy dopiero my mierząc, a natura sama by weryfikuje. No, a my wierzymy. Wierzymy, że tak jak kiedyś ktoś widział, a myśmy nie sięgali do wysokości okna, żeby to zobaczyć na własne oczy, ale wierzymy, że było to równie nudne. Wprawdzie nie było to 3 czy 4 tysiące kilometrów. 3 czy 4 godziny czy 5 godzin, tylko raptem 1000 kilometrów czy 800. 800 kilometrów, czyli mniej niż godzina, dużo mniej niż godzina lotu.
ale się człowiek zaczął, zdążył, że tak powiem, napatrzeć na cukierki, które przynosiła stewardesa. Tak poza tym to tylko jak w pociągu czy jak w autobusie. Fotele, współpasażerowie, tacy sami jak wszędzie. Pasy takie same. Żadnych wydarzeń niezwykłych. Więc dalej siedzimy i sprawdzamy wskaźniki.